Siemaneczko, kochani, witam Was serdecznie z kolejnym kalendarzem. Dzisiaj otwieramy kalendarz Douglas. Kalendarz kosztował 269 zł, jakieś tam rabaty, miałam 250 za niego, zapłaciłam. Niestety był tak zapakowany, że trochę mi się tutaj porwał. Mam nadzieję, że w środku się nic nie stało, bo jeszcze go nie otwierałam, więc zróbmy to razem. Ma tutaj taką kokardeczkę, jest bardzo podobny, nie wiem czy do zeszłorocznego, czy do kalendarza 2 lata temu. Ale jest bardzo podobny do któregoś z tych lat. Więc od razu przechodźmy do otwierania, nie gadamy, przechodzimy. Mamy jedynkę. Oho, będzie ciężko. Mamy przyrząd. I w jedyneczce mamy Brazilian Crush. Jest to mgiełka. Bardzo ładnie pachnie. Na pewno ją sobie zostawię. Bardzo ładnie pachnie, słodziutko, troszkę kokosowo jakby, ale jest bardzo fajna, 30 ml. Dobrze, to lecimy do dwójeczki. Dwójeczkę mamy tutaj. Tutaj na okienkach mamy opis produktów. I w dwójeczce mamy lip liner w takim ładnym opakowaniu. Pokażę kolor. Taki kolor. Taki nude, bardziej podbrązowy i jest to od Zoewe. Trójeczka. Taka wielka przede mną. Myślałam, że to jakaś kartka. I w trójeczce mamy dwa opakowania płatków pod oczy. One to three. Spoko, że dwa. Nie wiem, czy to jest pomyłka, czy tak miało być, ale fajnie, że są to dwa opakowania, nie jedno. Na pewno to później sprawdzę, czy to tak miało być, z ciekawości. Czwóreczka, mamy ją tutaj. Już chciałam powiedzieć, że jak na razie ładnie nam się otwiera, ale tu już mi się coś zerwało. W czwóreczce mamy Tula Skincare. Jest to żel do mycia twarzy. O pojemności, a tutaj mamy 30 ml, więc nie jest wcale taki malutki. Piątka. Piątkę mamy z tej strony. W piątce mamy krem silnie chroniący i jest to krem rozświetlający. Takiej małej pojemności 15 ml. Anna Jacke. Zawsze jest dużo produktów z tej Anny Jacke, zobaczymy. Szóstka, czyli Mikołajki. I co my dostaniemy na Mikołajki? I na Mikołajki dostaliśmy czerwony lakier do paznokci. Siódemka jest tu. I w siódemce mamy mgiełkę do twarzy. Jest co roku w każdym kalendarzu. Jak nie Zalando, to ASOS. Widziałam już kilkunastokrotnie ją. Więc jest mgiełka ta co roku. Ósemka. I w ósemce mamy perfum. Jest to perfum Abercrombie & Fitch. Mam nadzieję, że dobrze czytam. Away Tonight. Nie wiem, czy to jest taki jak w zeszłym roku. Zaraz będę cała pachnieć. Jest na pewno inny niż w zeszłym roku. Ale jest to bardzo ładny zapach. Dziewiątka. Ktoś widzi dziewiątkę? I dziewiątka. Rozwaliłam pół kalendarza. I co my tu mamy w dziewiątce? I w dziewiątce mamy taką firmę, nie znam jej. Ale jest to wodoodporny tusz do rzęs. Jest on perfekcyjnie rozdziela rzęsy i nadaje objętości. Chyba to jest jakaś miniaturka. Tak mi się wydaje, bo nie widziałam takiego rzęsa. Nie widziałam takiego tuszu. Ale bardzo fajny produkt. Dziesiątka bardzo duża. Co to będą? Kolejne płatki pod oczy, czy do ust, czy do czego? O, trafiłam. Maseczka na usta. I też są dwie sztuki. I w zeszłym roku była jedna sztuka. Jestem ciekawa, czy oni się poprawili, czy po prostu mam taki kalendarz, że mam zdublowane te rzeczy. Jestem naprawdę tego ciekawa. Aż spojrzę. Albo nie, bo będę sobie zdradzać rzeczy. Na koniec spojrzymy. Jedenastka.
I w jedenastce mamy krem z Klinika, nawilżający, nawilżenie na 100 godzin. Miałam go już, to jest taki krem żel, bardzo fajny, na pewno zużyję. Ja takie rzeczy lubię, jakieś kremy czy coś takiego. Dwunastka, znowu z tamtej strony. W dwunastce mamy taki produkt, nie możemy znaleźć co to jest, ale nie możemy znaleźć do czego, więc po prostu na dole Jacek Wam napisze. Trzynastka. I tutaj mamy takie małe serum. Po kolei czternastka. Już jesteśmy za połową kalendarza. W czternastce mamy produkt mi znany, który w zeszłym roku też był w innym kalendarzu, chyba w ASOS. I jest to peeling enzymatyczny, maseczka enzymatyczna taka z peelingiem, bo ona ma takie drobne ziarenka. I jest ona, pumpkin to jest dynia, dyniowa. I też taka malutka, nawet chyba jeszcze, nie, wyrzuciłam już, bo już miałam wykończone. Miałam jeszcze, jak sprzątałam szafkę, to jeszcze widziałam to. Ona jest bardzo przyjemna. Piętnastka. I w piętnastce mamy perfumik MCM. Był on w zeszłym roku w tym kalendarzu, tylko że w brązowym opakowaniu, czyli pewnie się różni delikatnie zapachem. Jest problematyczny do otwarcia. Zapach bardziej świeży chyba? Tak, to jest taki zapach bardziej świeży. Ale bardzo fajny, mi się podoba. Ja lubię takie, trochę jakbym zieloną herbatę czuła. Bardzo fajne. Szesnastka jest tutaj. I w szesnastce mamy pomadkę pełnowymiarową, widzę. Z Maka. Tak mi się wydaje, że to jest pełnowymiarowa, bo miniaturki chyba miałam mniejsze. I jest tu kolor... Taki, nie chcę przekręcić. Tak, jest to pełnowymiarowa pomadka. I jest ona matowa. Ładny kolorek. Bardzo fajna. Matu jeszcze nie było. Dobrze, że nie czerwień. Bo teraz te kolorki są w modzie. Siedemnastka. Zastanawiałam się, co Jacek mi pokazuje, a on mi pokazuje numery. I w siedemnastce mamy coś, co zainteresuje Jacka. Jacka ulubione produkty. I mamy tutaj ampułki Dr. Babor z kwasem hialuronowym. 7 ampułeczek, takie opakowanko. Bardzo fajnie. Wiem, że one są dość drogie, więc są bardzo opłacalne w tym kalendarzu. Podam od razu tutaj osobie zainteresowanej. Osiemnastka jest. I w osiemnastce mamy krem. Kombucha tea, rewitalizujący krem do twarzy. Spoko, chyba miałam taki pomarańczowy skądś. Nawet nie wiem, czy nie z tej samej marki, ale jakoś mi się za bardzo chyba nie sprawdzał. Nie wiem, co ja z nim zrobiłam. 19 okienko. Kolejny produkt. Nie wiem, co to jest. I mamy tutaj serum filtrujące do skóry. Cokolwiek to oznacza. Czyli pewnie daje taki cover na twarzy. Tak mi się wydaje. To była dziewiętnastka, teraz dwudziestka. Duże okienko. Oj, nie od tej strony. W dużym okienku mały produkt, jeden. I mamy kolejną maseczkę pod oczy. Coś dużo tych maseczek. 21. I mamy tutaj krem nawilżający na dzień, wegański, 29 ml, bardzo duży, 22. I w 22 mamy pędzelek od Real Techniques, dosyć taki spory. Macie wszystkie informacje, fajnie. 23. A co to? W 23 mamy bronzer od Zoiwy. Zaraz otworzę. Kolor medium.
Mam nadzieję, że jest cały. Zobaczcie, jaki piękny. Śliczny. I ostatnie okienko w tym kalendarzu, moi drodzy. 24. Bardzo malutkie okienko. Mam nadzieję, że będzie tam bardzo duży produkt. I 24. Nie może być nic innego jak perfum mini od Ariany Grande. Wygląda w ten sposób. Wygląda jak zdeformowane jajko. To się jakoś otwiera? Czy co się z tym robi? Okej. Widzicie, tak się otwiera. Bardzo delikatny zapach. Nawet powiedziałabym, że czuję sam alkohol. Bardzo, bardzo delikatny zapach. I to już wszystko w tym kalendarzu, ale jeszcze chcę zobaczyć, czy to nie jest pomyłka z tymi Starskin na przykład. Muszę to sprawdzić dla własnego spokoju. Jest, dwa opakowania poprawili się. Rzeczywiście się poprawili. I tu też. Więc brawo Douglas. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!